Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie wszystkich Was pozdrawiam, zarówno zjednoczonych z nami poprzez transmisje telewizyjne, programy radiowe, jak też pozostających w duchowym zjednoczeniu w ten szczególny czas narodzenia Pana. Narodzenie Pana Jezusa Chrystusa dokonane w Betlejem stało się wielkim aktem miłosierdzia przedwiecznego Ojca, który okazał człowiekowi. Okazał dlatego, że człowiek był w stanie przyjąć dar Bożego miłosierdzia, że człowiek chciał to miłosierdzie przyjąć, że o to miłosierdzie prosił, że rozpoznał wielką potrzebę aktu szczególnej łaski. To w ramach tego aktu szczególnej łaski, a nie aktu sprawiedliwości, przychodzi do ludzi Syn Boży, który staje się Synem Człowieczym. Pan Bóg otworzył bramy nieba i dał nam Zbawiciela. Ale Pan Bóg sprawił też, że w osobie Najświętszej Maryi Panny sama ziemia i rodzaj ludzki otworzył bramy swojego serca. Patrzymy ku Betlejem, słyszymy śpiew aniołów, słyszymy i rozważamy głos, pokój ludziom dobrej woli. I tak naprawdę radujemy się, bo rozpoznajemy, że to o nas chodzi, o każde pokolenie, także o nasze pokolenie chodzi Panu Bogu, który daje ziemi i ludziom swojego Syna, aby nas na nowo nauczył, jak być ludźmi, jak po ludzku żyć, jak po ludzku wszystko przeżywać, załatwiać wszystkie sprawy, jak traktować innych po ludzku. Po to przyszedł, by nas nauczyć życia po ludzku. W ten sposób, gdy żyjemy po ludzku, wszystko też dokonujemy po Bożemu. W roku miłosierdzia, który ogłosił papież Franciszek, gdy otwierają się bramy świątyń, bazylik Rzymu, gdy otwierają się drzwi miłosierdzia, jak mówimy, bramy miłosierdzia w kościołach stacyjnych i praktycznie w każdym kościele, do którego wierni wchodząc o Bogu myślą, w tym roku miłosierdzia, gdy bramą miłosierdzia mogą być też i drzwi mieszkania, i drzwi urzędu, szkoły, mogą być też i drzwi więziennej celi, jak to papież Franciszek podkreślał, wszyscy stajemy wdzięczni przedwiecznemu Ojcu za dar Jego Syna. Chcę Wam wszystkim życzyć, abyście otworzyli swoje serce na przestrzenie Bożego miłosierdzia, abyście się nie bali przyjąć miłosierdzia Pana. I chcę Wam życzyć, abyście mieli tę świadomość, że miłosierdzie przyjmuje się nie tylko dla siebie. Przyjmuje się zawsze po to, by je rozdawać. Idźcie. Niech dzięki Wam, niech także dzięki Tobie i nasza ziemia nad Odrą i Bałtykiem i cała Polska poczuje powiew świeżej Bożej mocy, powiew Bożego miłosierdzia. Niech w tym wyciszeniu i w tym nowym ożywieniu Bóg stanie się naprawdę jednym z nas. Niech Was na te święta Bóg błogosławi i pokój w Was umacnia i poprzez Was pokój pomnaża w naszej ziemi. Szczęść Wam Boże.